Historia filozofii na krótko. Kosmologia, czyli powiedzmy to inaczej, teoria wszechświata wedle Platona, była ściśle powiązana z jego metafizyką. Przypomnę tylko, że to właśnie Platon był odkrywcą, czy raczej twórcą tej dziedziny nauki. Zatem można się spodziewać, że sporo kwestii wyniknie właśnie z postulatów metafizycznych. A jakież to postulat? Otóż zasadniczą rolę w platońskiej kosmologii odgrywa demiurg, stworzyciel i kreator wszystkich rzeczy. Pytanie, jakie się nasuwa, to powód, dla którego Platon ten postać wprowadza. Aby odpowiedzieć, trzeba sięgnąć po ontologiczną strukturę rzeczywistości, którą Platon konsekwentnie buduje. Otóż niełatwo wyprowadzić istnienie fizycznego kosmosu z pierwszych zasad, będących dla Platona prawdziwym bytem. Dlaczego? Bo byt, który zawsze istnieje, czyli tzw. byt inteligibilny, nigdy się nie zmienia, nie powstaje i nie ginie – w przeciwieństwie do bytu fizycznego, który jest nietrwały. A wobec tego idee czy też pierwsze zasady nie mogą bezpośrednio brać udziału w tworzeniu. Wymagałoby to od nich działania, ruchu, zmiany. Do tej roboty potrzebny jest ktoś inny. Boski umysł, zwany demiurgiem, czy też rzemieślnikiem, można by rzec stwórcą. Oczywiście nie jest to samodzielny stwórca, bowiem wytwarza on rzeczy wpatrując się w jakiś model. I tak, gdy za wzór bierze coś niezmiennego, wiecznego, powstają rzeczy piękne. Gdy natomiast modelem będzie rzecz już wytworzona, to co powstanie, piękne nie będzie. Demiurg jest tu przyczyną sprawczą wszechświata. A czy kosmos jest wieczny? W pewnym sensie tak, chociaż należy przecież do świata zmysłowego, fizycznego. Podlega zmianom. Trzeba jednak pamiętać, że kosmos jest dziełem Demiurga, dla którego wzorem był inny, doskonały, wieczny świat idei. Łatwo to udowodnić. Świat jest piękny, a więc jest odbiciem nieskończenie pięknego świata inteligibilnego. Wzorzec, z którego czerpie Demiurg jest wieczny. Ale cóż to konkretnie oznacza? Otóż wieczny znaczy trwający w jedności, do którego odnosi się wyraz jest, a nie można w żaden sposób odnieść słów było i będzie. W jaki sposób Zatem świat fizyczny może odzorowywać tę wieczność? Odpowiedzią jest czas. Jego upływ jest obrazem wieczności, a pośredniczy w tym liczba. Zmiany bowiem następują cyklicznie, wedle pewnego porządku, pór roku, rytmu dobowego i ten porządek jest zrytmizowany matematycznie. I tak kosmos jako całość trwa w jedności, ponieważ jest tylko jeden, i mimo tego, że zachodzą w nim zmiany, to czas, który powstał wraz z nim, doskonale odzwierciedla wieczność prawdziwego bytu. Liczby, byty matematyczne odgrywają w akcie stwarzania wielką rolę. Spróbujmy zrozumieć platońską kreację świata fizycznego. Aby boski umysł mógł tworzyć, potrzebna jest jakaś podstawa, jakiś substrat, który posłużyłby za tworzywo. Otóż substrat ten nazwijmy zasadą materialną. Jak wiadomo, w świecie inteligibilnym istnieją dwie równorzędne zasady, granica i bezkres. Zmieszane są ze sobą tak, by tworzyć strukturę wiecznych bytów. Jednocześnie na poziomie fizycznym te dwie zasady nabierają grubości. I aby połączyć je w jakiś wzorzec, trzeba nie lada umysłu, właśnie, boskiego umysłu. Ale jak konkretnie powstają poszczególne rzeczy? Zasada materialna przyjmuje odbicie obrazu, który pochodzi od idei, a dokonuje się to za pomocą złożonego matematycznie procesu. Trzeba też dodać, że zasada materialna posiada przestrzenność, a ściślej jest przestrzennością, bowiem wszystkie rzeczy, które powstają, muszą mieć swoje miejsce. Zatem przestrzenność istnieje wiecznie i nie może zostać zniszczona, bo jest warunkiem, aby cokolwiek mogło zaistnieć. Platon wprowadza też pojęcie pojemnika wszystkiego, co powstaje, czyli bezkształtnej rzeczywistości, która jest w stanie przyjąć każdy wzorzec, Sama nie posiadając żadnego. Wydaje się, że to takie miejsce, do którego rzeczy wchodzą i wychodzą, odciskając w nim swoje kształty. Czyli zasada materialna jest również nie tylko przestrzenią, czyli miejscem, ale również jest amorficzna, gotowa na przyjęcie wszelkich form. Zasada materialna jest również dynamiczna, ciągle wprawia w ruch rzeczy, burzy i łączy, zawiera w sobie śladowe ilości elementów ziemi, powietrza, wody i ognia. Można by rzec, sieje twórczy ferment. Aby dopełnić obrazu, to wszystko dzieje się z konieczności. I co ciekawe, bez wyraźnego celu. Dopiero boski umysł demiurga nadaje formę rzeczom, ujażmia zasadę materialną, stwarza cały wszechświat zmysłowy, stwarza w końcu duszę świata, dusze ludzkie, a do tego gwiazdy i ciała niebieskie utworzone z ognia, okulistym, idealnym kształcie, jako wiecznie żyjące boskie istoty, obdarzone duszami rozumnymi, ściśle powiązanymi z duszą wszechświata. Tak w skrócie przedstawia się geneza naszego świata. Czyż nie piękna to idea powstania czegoś równie pięknego? Owszem, lecz dla wielu piękno nigdy nie zrówna się z prawdą i to być może zadecyduje o poszukiwaniu bardziej ziemskich, zwyczajnych tłumaczeń. Historia filozofii na krótko.